A teraz specjalna niespodzianka dla najmłodszych widzów, a właściwie powinienem powiedzieć dla widzek, jeżeli można tak powiedzieć, naszego portalu. Z nami Mateusz, Max, Kuba i Tomek, czyli doskonale znana wam z anten telewizyjnych formacja Four Dreamers. Witam panowie. Dzień dobry, witamy. Widzieliście, jakie synchro można? I tak samo fantastycznie, synchronicznie tańczyli i śpiewali na próbach Festiwalu Opolskiego. Mam nadzieję, że w czasie koncertu będzie jeszcze lepiej. Panowie, pierwszy raz na deskach, prawda? Jakie to uczucie? Ogromny stres, ale też ekscytacja przede wszystkim. To jest nasz takie, myślimy, największe osiągnięcie, wystąpienie, występ na największym festiwalu w Polsce. Także stresujemy się, ale również ogromna ekscytacja. Cieszymy się. Chcesz coś dodać? Ty kolega wyczerpał temat. Troszkę są leniwi, ale ich rozkręcimy. Słuchajcie, powiedzcie mi, bo widziałem na próbie właśnie, że być może w czasie występu był stres, ale myśmy go nie widzieli. Natomiast na pewno widziałem duży luzik przed tym, zanim reżyser koncertu powiedziała wam: panowie, startujemy, gramy. Rozmawialiście, śmialiście się, klawiszowiec sobie klepał, prawda, górny, dolny parapet. Jak to z tym stresem jest? Bo ja rozumiem, że Festiwal Opolski, ale już na pewno żeście zagrali w jednym miejscu, macie za sobą występy telewizyjne i generalnie no, doświadczenie już jakieś jest. Na pewno pewne doświadczenie jest, natomiast jest też ogromny stres, dlatego że jednak jest to największy polski festiwal, polskie piosenki, więc z tyłu głowy zawsze mamy tę świadomość, że na tej scenie debiutowali najwięksi artyści w tym kraju i jest taka presja. Pomimo tego, że może tej presji nie widać, ten stres jakoś staramy się ukryć, to jednak on z tyłu głowy tam się znajduje, kryje. Powiedzcie mi, czy wyście kiedyś oglądali Opole dłużej niż 5 minut, no bo to coś tam starsi ludzie występują zawsze. Zawsze oglądaliśmy Opole. No i bardzo nam miło, że możemy tutaj wystąpić. No tak naprawdę jak się dowiedzieliśmy, to naprawdę była mega ekscytacja, mega się cieszyliśmy, no bo trzeba sobie powiedzieć tak naprawdę, że to jest taki nasz do tej pory najważniejszy występ w życiu, więc no bardzo się stresujemy, to nie jest tak, że to jest jakiś tam stresik, tylko naprawdę się mega stresujemy, ale myślę, że to podekscytowanie tym, że właśnie możemy wystąpić na takich, w takim amfiteatrze jest po prostu większe niż ten. Ja wam powiem, że na pewno będziemy trzymali za was mocno kciuki, my to na pewno, a dziewczyny, które oglądają nasz portal, to na 250%. Liczyliście kiedyś, ile wy w ogóle macie razem lat? 50 coś. Teraz nie damy rady. Mniej więcej tyle, ile pani Maryla Rodowicz występuje na festiwalach opolskich. Bardzo możliwe. Kojarzycie, kto to jest pani Maryla Rodowicz? Oczywiście, legenda polskiej muzyki. To wymieńcie ze 2-3 piosenki. Wariatka tańczy. Dobra. Małgośka. Już mamy. Czyli chłopaki się zdają na muzyce, muszę wam powiedzieć. Słuchajcie, nie chcę was trzymać, bo tam Telewizja Polska czeka na kolejny wywiad, inne portale, dziewczyny pod płotami na autografy, więc nie będę was trzymał. Bardzo wam pięknie dziękuję. Czy będziecie tak uprzejmi i pozdrowicie nasz portal 24opole.pl? Oczywiście. Pozdrawiamy portal 24opole.pl. Najgorętsze chłopaki na Festiwalu Opolskim, a już na pewno najmłodsze. Do zobaczenia.